Wałbrzychu jest takie inne miejsce, które kiedyś było kopalnią, potem było miejscem kultury i rozrywki lokalnej społeczności. Z kopalni, którą oczywiście zniszczono, zrobiono sobie tutaj budynek użytkowości publicznej i w ostatecznej fazie zostało to przekształcone na teraz tak zwaną zakład przyjmowania zastrzyków. Ale nie ma tu nic do dezynfekcji. Używacie jednego długopisu i idziecie się szczepić. Szczepienia przeciwko COVID. Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałem. Zostały mi udzielone również odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania i zrozumiałem udzielone mi odpowiedzi. Czy kto pana pytał? Gdzie pan odpowiadał? To tutaj sobie pan sam zadaje pytanie i sam pan się wyraża zgodę. Im więcej informacji na temat szczepionki przeciwko COVID można znaleźć w ulotce. Gdzie ta ulotka jest dla pacjentów? No właśnie. Tu powinna leżeć ulotka, żeby każdy, który ma chęć się szczepić... I płyn do dezynfekcji powstaje przede wszystkim. No to właśnie. To jak ten wirus jest groźny, skoro nie ma tej płynu do dezynfekcji? Halo! Przedstawiłem się panu ładnie, proszę o dokumenty. Słuchajcie, pan się ładnie przedstawił. Już pierwszy krok. Miło z jego strony, że się tak przedstawił. Super. Co dalej? Co dalej? Słuchamy, czekajcie. Nie przeszkadzajcie mi, co dalej? Proszę. Źle. Jeszcze raz zaczynamy. Co dalej? Zaczyna pan procedurę legitymowania. Proszę. Pan wszystko wie, to pana nie muszę tłumaczyć. Jedziemy. Niech pan zejdzie z tego samochodu. To jest mój samochód. A to pana samochód. Dawaj, jedziemy. Jedziemy. Co chciałeś? Ja do pana nie mówię na ty. A ja do ciebie mówię, Janik, na ty. Bo przylazłeś tutaj i zachowujesz się nieodpowiedzialnie. No, dobra. Dalej, co chcesz? Proszę o dokument. Na jakiej podstawie? Co? Kim jest? Dawaj, jedziemy. Patrzcie, słuchamy. Jakie jest przeszkolenie tych, którzy chronią morderców? Dawaj, jedziemy. Proszę o okazanie dokumentów. Chcieliście państwo zakłócić pracę tutaj. Czyli podstawa jest jaka? Jaka jest podstawa dokumentu? Proszę? Jaka jest podstawa okazania dokumentu? Ustawa o policji. Za mało. Dalej. Czy pana wie pan, że pan będzie tutaj wymyślał... Nie będę wymyślał. Słuchaj. Niech pan mi nie mówi na ty, dobrze? Już pan wymyślał. Nie. Dlaczego? No bo nie życzę sobie. A co się gówno mi obchodzi, co ty życzysz? Jak zaczniesz wykonywać rozkazy suwerena, to będę mówić na pan. Ale dopóki wykonujesz rozkazy przestępcy, to wiesz, to ty tam jesteś nikim. Proszę o okazanie dokumentu. Na jakiej podstawie? Prawnej. Prawnej. Słuchajcie, prawnej. Proszę podstawę. Postawa. Jaka jest postawa do wykonania dokumentu? Jaka jest podstawa? Pytam się ciebie. Widzicie, jaki brak... Ustawa o policji. Ale mnie rozmaliłeś. Ustawa o policji. No. Jedziemy na komisariat. Dawaj. Dzwoń do Jacka, bo nie wie, co ma zrobić. Nie zna procedur. Kompletnie. Dobra, rozumiem, że koniec czynności jest? Nie. Idziemy. No to co? Weźcie, legitymujcie państwa. Przepraszam. Albo ze mną rozmawiasz, albo idziesz. Ja rozmawiam. No to chodź, to się weź. Ja proszę pana o dokument i to wszystko. Na jakiej podstawie? To nie jest wszystko. Będziemy dyskutować? Tak, będziemy dyskutować, bo wy popełniacie przestępstwa, więc my was kontrolujemy. Nie znasz ustawy o policji. Bardzo mi przykro. Pokażę pan dokument? Nie, pokażę. Dokument w momencie... Przedstawię ci moją tożsamość w momencie, gdy wypełnisz wszystkie procedury. Jedziemy. Nie wiesz, jakie są procedury? A ja nie będę pan cytował. No i co z tego? Zjedź to, co możesz. To nie jest końca życia. Myślisz, że kim ty jesteś, że możesz tak chcieć. Dobra, może pan, bo widzę, że pan jest wyższy szarżą. No, dawaj. Dobrze, pan Boroń, ruch drogowy. Ruch drogowy. No, zobacz, zwoliłem samochód. To nie jest problem. Nie ma problemu. Kolega, chciał pan zrobić. No i co z tego? Nie, to ty, chłopie, co ty żartujesz? Nie wiem, sobie ja. Proszę o drugie szacunek, nie będę się do pana z szacunkiem. Oczekuję takiej samej. Jakbyś się zwracał szacunkiem, to byś wykonał procedurę legitymowania. Procedura legitymowania. Pan jest proszę. Dobrze, raz. Startuję. Jak jest procedura legitymowania? Przedstawiłem się panu, podstawy. Nie poznałeś.
Idziemy na komisariat? Możemy pewnie jechać na komisariat. Dawaj, jedziemy. Ja tego oczekuję, podjedziemy na komisariat. Dawaj, jeżeli, dawaj, jedziemy na komisariat. Potrzebuję robić szopkę. Jaką szopkę? Ty robisz szopkę. Po co tu przystawiasz takie zbieraninę? No, no to więc, ale przyjechaliście. Więc po co tu może masz nas nagrywać? Nie, nie mać. Dobra, to jest bez sensu życzeń. Załóż sobie na nosa, skorpanił się epidemię, nie? No, spadła. Wiem, że przecież to nie jest koncert życzeń. Dobra, czy ktoś z was, przepraszam, czy któryś z policjantów umie legitymować? Jest, niech się ktoś zgłosi. Jakiś dokument tożsamości? Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Ale zobacz, ale ja sobie robię interwencję. Nie ma czegoś takiego w przepisach prawnych, interwencja w miejscu pobliżu. Co ty gadasz? Jakie czynności? Jak? Ja muszę was uczyć, bo wy nie szkodzicie do szkoły. Trzeba się wyszkolić trochę. Nie ma. Ja, gdzie jest? Który? Które jest? Który? Co ma za to? Co ma za to? Mam przy tym ustawać, właśnie legitymować? Oczywiście. Dobrze, proszę bardzo. 1000 zł to kosztuje. No, widzisz. Nie nauczyli, zobaczcie, podstawowych rzeczy, nawet legitymowania. A co dopiero rozpoznawania, kto jest przestępcą, a kto nie? Skąd oni mogą wiedzieć? Kto zabija Polaków, a kto ich ratuje? Przyszli? Legitymują, bo dostali rozkaz. A czemu nie wiedzą? Nie wiesz czemu? Nie wiem. No, no to dalej. Jest pan osobą objętą interwencją. Jest, jest pan, legitymuje pana, bo jest pan osobą objętą interwencją. No nie. Nie, no ile słyszę? Pan tego jeszcze pan nie słyszał. Nie, nie, tak się słysza. Tyle kupło do policjantów, co słyszałem przez ostatni rok. To naprawdę, to bijecie tutaj następne rekordy, nie? No. Bardzo proszę. Tak. Dobra. Czy ktoś umie legitymować z tych policjantów? Jest ktoś, kto potrafi? Jest ktoś jakimś wyższym stopniem? Wyższy stopień. Potrzebuje wyższą szarę. No nie, bo może jest bardziej wykształcony. Dobra, no to nie, no to uściślimy. Czekaj, czekaj. No jesteśmy już bliżej. Już jesteśmy bliżej, słuchajcie. Czyli już zaczynamy coś nam znajdować. No proszę dalej, rozwijamy się. Wystarczy. No czyli co? A co wystarczy? No 116, 116, 116. Znaczy potrzebuję, żebyś powiedział tutaj widzom naszym, obejrzycie jakieś 2 miliony ludzi i żebyś powiedział, jak polega procedura legitymowania. Na czym polega? Od czego się zaczyna? Przedstawiliśmy się, tak? Pan Boroń. Komisariatu nie powiedział. Przyczyna, podstawa, widzi, podstawa. Pan, podstawa, sobie później otworzy nagranie, przedstawiłem podstawa, się. Pan tak szedził. O, podstawa, ruch drogowy przyszedł. Powstałem pan pod podstawę. No, pan, nie, widać. No, ruch drogowy, dobrze. Dobrze, to już zdaliśmy dalej. No, więc, teraz idziemy dalej. Tyle tak. Jaka jest podstawa legitymowania? No, jest pan. Zakłóca pan i porządek tutaj. O, ale nie zostało. Czekaj, zaraz, bo nie. I została podjęta interwencja w związku ze zgłoszeniem przez jakąś osobę. Ale to, tak, przez pana strażnika. Być może, że przez pana strażnika i nie wiem, nie dzwoni do mnie bezpośrednio. No tak, ale nas wyrzucał. Dobrze, no to wiemy. Czyli zaraz, bo teraz rozumujemy, bo pan Janik teraz prowadzi czynności, tak? Nie, ja jestem ogólnie tutaj. No to nie, no to jak pan nie prowadzi, no to tam z drugiego rzędu, wie pan, to się nie przekrzykuje informacjami, to może pan na ucho koledze powiedzieć i wtedy podejdziecie do mnie, prawda? I kolega będzie wiedział, co ma powiedzieć. To proponuję, bo pan tam już ma jakąś informację. No dawaj, bo nie ma czasu, naprawdę. No, to szacunkiem, będziemy, szacunkiem. Szacunkiem, słuchaj, jakbyś szanował nas, to by ci to nie było. Zająłbyś się łapaniem przestępców, łapaniem tych, co piratują, a nie byś tu siedział, wiesz? Właśnie nie możemy się zająć. No nie, no właśnie, no właśnie widzisz, no, bo dostałeś rozkaz, tak? Nie dostałem rozkazu, jest interwencja. Nie, no interwencja, właśnie, interwencja, wiemy. Interwencja, nieważne, czy interwencja jest potrzebna, czy nie. Ważne, żebyś tu sterczał i męczył ludzi, nie wiedząc, słuchaj, nie wiedząc, co masz jakby, co masz powiedzieć. Jeżeli zgłoszona interwencja, na każdą interwencję przyjeżdżamy. Tak, czy jest podstawna, czy nie jest bezpodstawna, sprawdzamy. To dobrze, to przyjechaliście, zobaczyliście, że się nic nie dzieje i do roboty. Tak powinna być wasza decyzja. Do tego policja służy. Oczywiście policjanci w tym momencie, kiedy przyjechali i jest uznanie, że mają interwencję, że jest zakłócanie porządku, widzą, że tu się nic nie stało, nie ma żadnych rozruch, ani nic zostało nieprzywrócone, a nikt nigdzie nie wchodził, powinni pojechać do domu i zacząć zająć się robotą. No ale żyjemy w systemie, jakim żyjemy, więc oni muszą przynieść PESEL jakiś. Więc słuchajcie, teraz w tym momencie wiadomo, jak już będziemy w normalnym czasie, no to będziemy mieli swoje siły policyjne i tych ludzi tu obezwładnimy i ich zamkniemy, nie? Ale w związku z tym, że mają broń, mają pałki i tak dalej, na tą chwilę są silniejsi jeszcze, nie? Więc
musimy im się wylegitymować, pokazać, powiedzieć, czyli żeby oni przynieśli swojemu szefowi numer PESEL, z którego jakby mają premium, bo im więcej PESELi, wiecie, tak tym zajmuje się policja. Im więcej PESELi, prawda, no kolega kiwa głową, to wtedy jest bardziej jego praca jakby tutaj merytoryczna i jest wykonane zadanie. Siły policyjne były powoływane 100 czy 200 lat temu po to, żeby chronić tych ludzi, którzy powołali, czyli nas. System tak się zmienił, że teraz te siły policyjne, które były powołane przez nas po to, żeby nas chronić, zajmują się nas kontrolowaniem, sprawdzaniem i nękaniem. Słuchaj, wypierdalaj ten telefon. Zostaw to. Proszę pana, biją! Wypierdalaj ten telefon. Co wypierdalaj? No przecież to są gorsze. Dlaczego? Kurwa! Jesteś chłopiec psoroczny. To nie wiem, co robi. Widzieli państwo, jak podniosłem ręce? Tylko tyle potraficie, kręcić, potraficie. Covidianie, kurwa, atakować. Zadanie, możemy rzucić na glebę, a do mnie przyjeżdżasz, my tu ćwiczysz, tak? Za maskę. Zachęć, zastanów się, kogo powinieneś ścigać. Dlatego jest tyle złodziejstwa i pobicia. Jak ja bym go rzucił na glebę, to by od razu mnie legitymowali, ale że on jest w jednej tym, to boją się. My przyjeżdżamy tutaj w spokoju, pokazać jak to wszystko wygląda, zdać relacje, opowiedzieć ludziom, dokształcić ich, douczyć, co to się wyprawia, jak to wszystko wygląda. I jesteś do nas, że zakłócamy porządek. A potem, jak się pojawia jeden czy drugi wyznawca covidowej psychozy, i atakuje nas agresywnie, szarpiąc kamerę, rzucając na ziemię, to policja każe nam przyjechać zgłosić to na komisariat, bo pan policjant, on tu nic nie może na miejscu zrobić. Absolutnie. On nie jest do tego stworzony. On tylko jest do tego, żeby was zagonić w odpowiednie miejsce, wyegzekować kaganiec, więc na tym to polega.